Już za chwilę poznasz szokującą przepowiednię dotyczącą wybuchu III wojny światowej, przedstawioną przez Ezechiela. Przepowiednia z księgi Ezechiela, szokująca przepowiednia, która mówi o konflikcie światowym, w którym weźmie udział Iran, Izrael, Rosja, jedna wielka rozpierducha, jedna wielka wojna, a także Stany Zjednoczone wezmą udział w tym konflikcie. Nieprawdopodobna przepowiednia, jeżeli ona by doszła do skutku, to nawet nie wiem, czy Polska by przetrwała, ale o tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, przepowiednia Ezechiela, jest to bardzo ciekawa tak naprawdę przepowiednia, która ma wiele tysięcy lat, no i rzeczywiście te przepowiednie zawarte w księdze Ezechiela, one się realizują, mają miejsce na oczach, natomiast najciekawsze jest przepowiednia dotycząca wybuchu III wojny światowej. I tutaj ja przedstawię tak naprawdę treść tej przepowiedni i ją zinterpretuję, ponieważ no, ona jest ciężka tak naprawdę do odczytania na pierwszy rzut oka, tak, trzeba znać wiele tutaj faktów. Natomiast jeśli chodzi o Ezechiela, tutaj doszłoby do wybuchu III wojny światowej, która toczyłaby się między takimi dwoma sojuszami tak naprawdę, bo to nawet nie można powiedzieć, że dwa państwa. Jeden sojusz by tworzyła Rosja, Iran, tutaj, natomiast drugi i Turcja, natomiast drugi tak naprawdę sojusz państw to by były Stany Zjednoczone, Izrael, no i też państwa, które popierają Izrael, czy Stany Zjednoczone, to chociażby Unia Europejska, tak, czy państwa Unii Europejskiej, czyli wcale to nie byłby konflikt, który jest związany z Ukrainą, tak, z Ukrainą, że to nie, III wojna światowa nie wybuchłaby od tutaj Ukrainy, czyli Ukraina nie jest takim pępkiem świata, tak, żeby od tego państwa doszło do wybuchu wojny. Tutaj by były dwa sojusze, tak powiedziałem, Iran, Turcja oraz Rosja. Też warto wspomnieć o tym, że Turcja nie zawsze miała ciekawe relacje z Rosją, ale w obliczu wojny Turcja bliżej byłoby Turcji do Rosji niż na przykład do Stanów Zjednoczonych. Kolejna sprawa to Iran. No i to jest ciekawa sytuacja, bo Iran nienawidzi Izraela od lat praktycznie, to jest oczywiste, więc Iran tak naprawdę tutaj mógłby rozpocząć wojnę z Izraelem, a wiadomo, że Izrael ma poparcie Stanów Zjednoczonych. Natomiast Stany Zjednoczone miałyby poparcie krajów Unii Europejskiej, miałyby poparcie krajów NATO, więc mielibyśmy do czynienia właśnie z takimi tutaj, z podziałem praktycznie tych wpływów na te państwa, tak, na te dwa sojusze. No i teraz zacytuję tak naprawdę, jak brzmi 38 rozdział Księgi Ezechiela. Brzmi on w ten sposób, cytuję: zbrój się i bądź w pogotowiu, ty i wszystkie twe zastępy, które wokół ciebie się zebrały, będziecie na moje usługi. Po wielu dniach otrzymasz rozkaz, przy końcu lat przybędziesz do kraju, który ocalał od miecza. Jego lud zebrany jest spośród wielu narodów na góry Izraela, długo leżące odłogiem. Sprowadzony on jest z powrotem spośród wielu narodów i mieszkają oni wszyscy bezpiecznie. Ty jednak zbliżysz się jak burza i przyjdziesz jak chmura po to, by nakryć kraj. Czyli zbliżysz się jak burza, można tak naprawdę interpretować, że to będzie wojna, która będzie nagła, tak? Nagła, która może być też, można to interpretować też tą burzę jako atak rakiet, tak? Że można powiedzieć, jak grom z jasnego nieba się mówi. Tutaj rakieta może spaść na tereny, na ziemię. Rakieta, która będzie przyleci tak naprawdę z nieba, tak? Czy ona przyniesie tak naprawdę wielki rozbłysk, wielki wybuch i to może można interpretować, porównywać tak naprawdę z burzą. Sprowadzony on jest z powrotem spośród wielu narodów i mieszkają oni wszyscy bezpiecznie, tak, czyli tutaj jest mowa oczywiście o Izraelu, tak, że szukali tak naprawdę swojego miejsca na świecie, że w końcu utworzyli po II wojnie światowej swoje państwo, tak, i że no, ci mieszkańcy czy obywatele Izraela praktycznie są na całym świecie, tak. Ty jednak zbliżysz się jak burza i przyjdziesz jak chmura po to, by nakryć kraj. Będziesz tam ty i całe twoje wojsko i rozliczne narody z tobą. No i też jest tutaj ciekawa sytuacja, bo tutaj ta przepowiednia mówi w ten sposób. Ty jednak zbliżysz się jak burza i przyjdziesz jak chmura po to, by nakryć kraj. Chmura, która tak naprawdę przyjdzie, żeby nakryć kraj, to jest oczywiście zapowiedź tego, że
może zostać użyta bomba atomowa, tak? Bomba atomowa, która zostałaby zrzucona na Izrael. No i wiemy, że w momencie, kiedy dochodzi do wybuchu bomby atomowej, to powstaje taki słynny grzybek, tak? No, charakterystyczny. Zresztą tutaj przywódcy Iranu mówili wielokrotnie, tak? Że grozili Izraelowi, że mogą zmieść, dosłownie w ten sposób mówili, że mogą zmieść cały po prostu Izrael z mapy świata. Zresztą tutaj cały czas trwa batalia, jeśli chodzi o Iran, żeby Iran zaprzestał prac nad stworzeniem bomby atomowej. No i teraz na przykład tutaj były sankcje wobec Iranu. Te sankcje, później wycofano się z tych sankcji, ponieważ Iran zobowiązał się, że nie będzie prowadził prac nad stworzeniem bomby atomowej. A teraz znowu tak naprawdę państwa nie wierzą. Na przykład Stany Zjednoczone zaostrzyły swoją politykę w stosunku do Iranu. Izrael mówi jasno, tak publicznie, że Iran szykuje się, chce stworzyć bombę atomową po to, żeby zrzucić ją na Izrael. Czyli istnieje takie realne tak naprawdę zagrożenie. No i to właśnie może być związane właśnie z tą przepowiednią, że będziesz tam ty i całe twoje wojska, że państwo nakryje się tak naprawdę chmurą, że to będzie burza, czyli wybuch wojny, tak powiedziałem. No i teraz tak, kolejny tak naprawdę tutaj cytat z tej księgi Ezechiela, z tej przepowiedni Ezechiela. Cytuję. Ale w dniu, w którym przybędzie Gog do kraju Izraela, wyrocznia Pana Boga, gniew mój we mnie zapłonie. Gog. I teraz warto wytłumaczyć, że Gog to jest tak naprawdę przywódca, car, taki mocarz, taka ważna persona. Tak to jest właśnie, on jest odczytywany. Czyli tak, ale w dniu, w którym przybędzie Gog, czyli taki mocarz, car, tu można tak naprawdę myśleć, czy domniemywać, że to może być Putin, do kraju Izraela wyrocznia Pana Boga, gniew mój we mnie zapłonie. I w uniesieniu moim w ogniu mego gniewu mówię to, zaiste w owym dniu przyjdzie wielkie trzęsienie ziemi na kraj Izraela. I teraz tak, ktoś powie tak, no ale jaki ma interes tak naprawdę Rosja po to, żeby zaatakować Izrael? No być może Rosja by nie zaatakowała bezpośrednio Izrael, no, natomiast na skutek tak naprawdę tego, że Rosja popierałaby Iran, zaatakowałaby wtedy właśnie Izrael, tak? To jest tak naprawdę taki, to jest rzeczywiście logiczne, tak? Że oni wtedy by zaatakowali Izrael, no bo Rosja jako tako nie grozi, tak? Nie jest jakoś przeciwna Izraelowi, natomiast w momencie, gdyby doszło do wojny, gdyby powstał właśnie te sojusze, no to tutaj, no to Iran, Rosja by popierała Iran, tak? Czyli rzeczywiście to jest właśnie to odniesienie do tego, że ten przybędzie ten Gog do kraju Izraela, wyrocznia Pana Boga, gniew mój we mnie zapłonie i w uniesieniu moim w ogniu mego gniewu mówię to, zaiste w owym dniu przyjdzie wielkie trzęsienie ziemi na kraj Izraela. No trzęsienie ziemi, oczywiście to w dawnych czasach tak naprawdę to było coś strasznego, tak? Natomiast w dzisiejszych czasach nie należy tego czytywać dosłownie, że trzęsienie ziemi, tak? No ruchy płyt tektoniczne, akurat w tamtych obszarach nie ma jakichś takich trzęsień ziemi, tylko trzęsienie ziemi, które może być spowodowane właśnie bombą atomową, tak? Zrzuceniem bomby atomowej. No i teraz tak, przede mną będą drżały ryby morskie i ptaki w powietrzu, zwierzęta polne i wszystko, co pełza po ziemi i wszyscy ludzie, którzy są na ziemi. Góry się rozpękną, skały się zapadną i wszystkie mury runą na ziemię i powołam przeciwko niemu wszelki strach. Wyrocznia Pana Boga, miecz każdego zwróci się przeciwko bratu. No i tutaj warto zwrócić uwagę, że opis jest bardzo dosłowny, natomiast on może właśnie wskazywać na użycie bomby atomowej, że na przykład Iran rzuci bombę atomową na Izrael. Zresztą warto wspomnieć, że była swego czasu słynna konferencja prasowa, na której premier Izraela bardzo ostro wypowiadał się, pokazywał całe segregatory, pokazywał setki płyt CD czy DVD, na których mówił, że to są dowody, które zebrał właśnie wywiad wojskowy Izraela na to, że tutaj są prowadzone prace nad stworzeniem bomby atomowej, że Iran chce zniszczyć Izrael. No i teraz zobaczmy sobie ten opis. Przede mną będą drżały ryby morskie i ptaki w powietrzu, zwierzęta polne i wszystko, co pełza po ziemi i wszyscy ludzie, którzy są na ziemi. Czyli to jest taki strach tak naprawdę, że przed użyciem tej bomby atomowej wszyscy się boją, tak? Nawet zwierzęta, rośliny, bo ta bomba praktycznie wszystko zmiecie. Góry się rozpękną, skały się zapadną i wszystkie mury runą na ziemię. I powołam przeciwko niemu wszelki strach. I wszystkie mury runą na ziemi. Wszystkie mury runą na ziemi, czyli tak naprawdę te państwa, które być może wcześniej nie były zaangażowane w na przykład działania zbrojne, te państwa wtedy
momencie, kiedy Iran na przykład by zaatakował Izrael, opowiedzą się po jednej ze stron, tak? No tak, mieliśmy tutaj mur berliński, tak? A więc oddzielenie praktycznie, taka żelazna kurtyna w Europie. Na razie państwa na świecie, no, patrzą tak naprawdę na swoją politykę, na swoje tutaj, można powiedzieć, na swój kraj. Natomiast w momencie, gdyby doszło do konfliktu, to państwa musiałyby się opowiedzieć, tak? I właśnie Rosja opowiedziałaby się za Iranem, Stany Zjednoczone opowiedziałyby się za Izraelem. No i to mamy konflikt, konflikt między Iranem i Izraelem doprowadziłby do konfliktu zbrojnego między dużymi mocarstwami, a więc między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. To jest bardzo ciekawa sprawa. I teraz tak, góry się rozpękną, skały się zapadną i wszystkie mury runą na ziemi i powołam przeciwko niemu wszelki strach. Wyrocznia Pana Boga, miecz każdego zwróci się przeciwko bratu i wymierzę im karę przez zarazę i krew i ulewę i grad, grad kamieni. Ogień i siarkę ześlę jak deszcz na niego i na jego wojsko i na rozliczne ludy, które są z nim. Tak okaże się wielkim i świętym, tak ukaże się oczom wielu narodów, wtedy poznają, że ja jestem Pan. No i tutaj też warto wspomnieć o tym, że ogień i siarkę ześlę jak deszcz na niego. Wiele osób czy naukowców, którzy pracowali przy stworzeniu bomby atomowej, tak, czy może w ogóle przy pracach związanych z bombą atomową, no bo stworzyć to raz ją stworzono, później powielono ten schemat, to właśnie oni mówią, że takim efektem, tak, po wybuchu bomby atomowej jest zapach siarki w powietrzu, no, że to jest charakterystyczna tak naprawdę sprawa. No i ogień i siarka, czyli ogień to wiemy, że wybuch to był wielki ogień, natomiast potem też by był zapach siarki nawet na... Bo tutaj trzeba pamiętać, że bomba atomowa, która zostałaby zrzucona na Izrael, to by była bomba o mniejszej sile rażenia, tak dostosowana do tego państwa. Natomiast później pozostałby właśnie siarka, był to by charakterystyczny jakby zapach czy smród, można powiedzieć, który by był odczuwalny także w innych państwach, tak? Na skutek właśnie atmosfery ten zapach by się utrzymywał, ten charakterystyczny tak zapach. I teraz tak, ogień i siarkę ześlę jak deszcz na niego i na jego wojsko i na rozliczne ludy, które są z nim, tak ukaże się wielkim i świętym, tak ukaże się oczom wielu narodów, wtedy poznają, że ja jestem Pan. Tak właśnie tutaj mówił, tak właśnie w ten sposób mówi ta przepowiednia z księgi Ezechiela. No to jest dosyć ciekawa sytuacja, czy to się rzeczywiście zrealizuje. Tutaj warto wspomnieć o tym, że ta przepowiednia z księgi Ezechiela mówi, że dojdzie do wybuchu III wojny światowej w momencie, kiedy muszą być spełnione jeszcze dwie rzeczy, a mianowicie musi zostać zamordowany, tam jest książę w tej przepowiedni, ale tutaj odnosi się do przywódcy tutaj Syrii, czyli Bashara al-Assada, i druga sprawa to musi zostać zniszczony pałac w tej przepowiedni, i tutaj tym pałacem mogłoby być miasto Aleppo w Syrii, tak? Czyli te dwie rzeczy, te dwie zmianki muszą być zrealizowane po to, żeby to doszło do skutki, tak? Żeby doszło do właśnie do tego wybuchu tej wojny. No, niewątpliwie szokująca wizja, drastyczna można powiedzieć ta wizja. Gdyby ona się rzeczywiście zrealizowała, to byłaby ona straszna, gdyby doszło do wybuchu III wojny światowej. Ale tak jak mówię, muszą być dwie zrealizowane rzeczy, Aleppo musi zostać podbite, zdobyte i też musi ten przywódca Syrii zostać, musi być ten przywódca Syrii zamordowany. Tak, wiemy, że w Syrii przecież mają miejsce regularne walki praktycznie między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. Natomiast właśnie według tych przepowiedni, interpretując ją na czasy współczesne, no bo w tej przepowiedni oczywiście w tej księdze Ezechiela nie ma dosłownie napisane, że Bashar al-Assad musi zostać zamordowany. Natomiast rzeczywiście, odnosząc się do czasów współczesnych, on by musiał zginąć, żeby ta przepowiednia się zrealizowała. No, szokująca wizja. Zresztą wiele osób tak naprawdę mówiło, chociażby jasnowidz Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz Szuchowa, mówili o tym, że jeżeli dojdzie do wybuchu III wojny światowej, to ona już przede wszystkim ma miejsce. No i ona jest związana z Bliskim Wschodem, tak? Że tutaj fajną powiedział tak naprawdę tezę David Icke, a więc człowiek, który jakby forsuje tak taką tezę na temat reptilian, tak? David Icke mówi, że Bliski Wschód jest jak Bliski Wschód i te wszystkie konflikty, które mają miejsce na Bliskim Wschodzie, są jak taka trąba powietrzna, tak? Czyli ta trąba powietrzna przychodzi i ona wciąga w swój tak naprawdę, swój obszar działania wszystko, co jest na drodze, tak? Bierze domy, samochody. I to on mówi właśnie David Icke w stosunku do Bliskiego Wschodu, że to jest taka trąba powietrzna, która wciąga poszczególne państwa, że to niby jest konflikt między Iranem a Izraelem, ale to jest
bomba powietrzna, która wciąga poszczególne państwa. Ja natomiast dodam od ciebie jeszcze taką rzecz, że tutaj niebezpieczna sytuacja jest między Iranem a Izraelem, bo wiadomo, że od tego może zacząć się cały ten konflikt, może zacząć się trzecia wojna światowa. Natomiast ja wskazywałem w swoich filmikach na co innego, na sabotaż. Na sabotaż. Czyli konflikt między Iranem a Izraelem może być zapoczątkowany zupełnie przez inne państwo. Zupełnie niezwiązane z tymi państwami, które wymieniłem, tak? Być może to będzie zupełnie inne państwo, które może doprowadzić. Dlaczego? Sabotaż. Czyli na przykład na tereny Iranu, czy na bazę wojskową, czy nie daj Boże na jakieś tereny cywilne, spadłyby rakiety, które byłyby sygnowane przez Izrael, także zostały wyprodukowane dla wojska, czy używane przez żołnierzy w Izraelu. I wtedy Iran odczytałby, że to jest atak tak naprawdę na nich. Izraela. Natomiast Izrael oczywiście by się wycofał z tego, tak by powiedział, że to oni nic nie zrobili, a tak naprawdę okazałoby się, że te rakiety zostałyby sfabrykowane, zostałyby wysłane zupełnie z innego terenu, po to, żeby właśnie sprowokować konflikt między tymi dwoma stronami, tymi dwoma zwaśnionymi stronami. Czyli trzecia wojna światowa to może być konflikt między największymi mocarstwami, a więc Izrael, Iran, Rosja, Stany Zjednoczone, ale może być zupełnie sprowokowany przez zupełnie inne państwo, tak, które może doprowadzić do tego konfliktu, bo na przykład Iran powie tak, no jeżeli tutaj spadły rakiety, zostały ostrzelone jakieś nasze miejsca strategiczne, no to wypowiadamy wojnę, widzimy, że te rakiety naleciały ze strony Izraela, tak, a to zupełnie mogło być po prostu wystrzelone przez kogoś innego, tak, mogło to być mógł być dokonany sabotaż, specjalnie te rakiety mogły być oznaczone, że one pochodzą z Izraela, po to, żeby sprowokować. Bo tam jest sytuacja tak napięta, że tam wystarczy tylko jakiś błahy powód, żeby doszło do dramatu, tak, doszło do katastrofy. Nawet konferencje prasowe, czy ze strony Iranu, czy ze strony Izraela, one są bardzo emocjonalne, tak? Oni bardzo emocjonalnie się opowiadają, przywódcy, politycy, rzecznicy prasowi, a to pokazuje, że trzeba pamiętać, że to są też raporty jakby wywiadowcze, mają informacje na temat właśnie drugiej strony, a więc Iran ma informacje na temat Izraela, Izrael ma temat Iranu i oni wiedzą tak naprawdę, co druga strona szykuje. W momencie, gdyby doszło do takiego sabotażu, to by mogło doprowadzić do konfliktu zbrojnego na świecie. Pytanie jest takie, komu tak naprawdę zależałoby, żeby doprowadzić do tego konfliktu zbrojnego, tego sabotażu, żeby doprowadzić do wybuchu III wojny światowej? No bo trzeba pamiętać, że to jest konflikt, którego udział praktycznie wzięłyby udział w tym konflikcie wiele państw na świecie. Nawet Polska by wzięła udział w tym konflikcie, no bo Polska jest w NATO, tak? A więc Sojusz Północnoatlantycki. W NATO też są Stany Zjednoczone. A piąty punkt Sojuszu Północnoatlantyckiego mówi w ten sposób, kto chociażby jednego zaczepia z nas, temu my przyjdziemy z pomocą. Znaczy ja oczywiście tutaj mówię, przekładam to na zwykły język, tak? Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. I wtedy na przykład nie mówię, że wszystkie wojska z Polski by pojechały, tak, natomiast na przykład część wojsk z Polski by pojechała walczyć czy popierać wojska amerykańskie. No to się to wydaje absurdalna tak naprawdę teza, no bo przecież Amerykanie mają tyle swojego wojska, no ale tutaj Stany Zjednoczone walczyłyby tak naprawdę pod egidą NATO, żeby mieć więcej państw tak za sobą, no bo mamy z jednej strony tak Rosję, Iran, mamy też tutaj no i państwa na przykład, które popierają, i państwa islamskie, które popierają Iran i Turcję, trzeba pamiętać, bo Turcja to jest taki tak naprawdę, to jest taki łącznik, trzeba powiedzieć sobie, między Iranem a między Rosją, tak? Turcja by w tym konflikcie popierałaby Iran i też by Turcja tak naprawdę wciągnęła w ten konflikt Rosję z prostej przyczyny, tak? No Turcja obawiałaby się sama o swoje bezpieczeństwo. Natomiast taki parasol ochrony, który dałaby właśnie Rosja, spowodowałby, że nikt by nie zaatakował Turcji, tak? Nikt by nie zaatakował Turcji, no bo tutaj mieliby właśnie parasol ochrony ze strony Rosji. No i wtedy właśnie mogłoby dojść do tego konfliktu. Jestem ciekaw waszej opinii na ten temat, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, czy rzeczywiście ta wizja się zrealizuje, czy też nie. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw
tę szopkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Zobacz też inne filmiki na moim kanale. Myślę, że warto też zobaczyć te filmiki, które właśnie poruszają tą tematykę. No miejmy nadzieję, że taki po prostu, można powiedzieć, najgorszy wariant, on się nie zrealizuje, tak, no bo byłby on dramatyczny tak naprawdę dla wszystkich ludzi na świecie, tym także dla Polaków, tak, no on byłby straszny ten scenariusz, ale rzeczywiście to jest tak naprawdę to jądro konfliktu, tak, to jest właśnie to miejsce, gdzie ta trąba powietrzna działa cały czas i gdzie zabiera ze sobą kolejne państwa, wciąga w ten konflikt kolejne państwa, niszczy kompletnie po prostu poszczególne państwa, tak, bo gdyby doszło do wojny, to rzeczywiście te państwa by były kompletnie zniszczone. Pozdrawiam, to wszystko dzisiaj, zostawcie suba, cześć.